Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Co to? Trzecia wojna. Jesteśmy dzisiaj znowu na działce. Świeci słońce. Bąbel jest zadowolony z tego faktu. I co mamy w planach? Jaki jest dzisiaj plan dnia? Ja będę pił wino. I coś jeszcze, nie? Masz chyba do roboty. Nie, wypiję to i będę leżał. Okej, okay, a ja natomiast mam pietruszkę i marchew do położenia, bo to nasiona na taśmie w ogródku, a w międzyczasie pewnie trochę się przejdę, zobaczę, co się zmieniło, czy cokolwiek się zmieniło, a potem będę siedzieć. Taki jest plan. I tu coś z tą rurą będę robił. Jaka się rura pojawiła. Co będziesz robił z tą rurą? Nie wiem. No. Zakopię ją. Co to tu tak wystaje? Bez sensu się można potknąć. Taki jest plan dnia. Tak. Okidoki, to ja będę teraz wysiewać marchew i pietruszkę. Stwierdziliśmy, że kupimy ją na taśmie, bo będzie nam po prostu łatwiej. Także miłego. Wiesz? Co? Full dżownic tam jest pod spodem. No dobrze. Zobaczcie. Okej, okay, ustawiłam aparat, żebyście teraz nie patrzyli na mnie. Pewnie trochę i tak będziecie na mnie musieli patrzeć. A więc marchew na pasku. Tak, mam rękawiczki. Ale po co je używać, prawda? Nie wiem sama. Okej, przyspiemy ją. Ładnie. Pójdę po wody trochę zaraz. Mogłam to od razu zrobić, ale po co? Dobra. Okej, także ciut wody. I idziemy dalej. A to mam przykrywać, czy nie? Na razie nie. To wiemy. Co? Na razie nie. To tak to jest, jak baba z miasta na wieś przyjedzie. Gąsienico, chodź tutaj. Proszę, do... Zapraszam. Dobra, idziemy. Będzie marchewkowe pole. Cyk, tutaj cyk. Nie wiem, czy cokolwiek widzicie. Zaraz sprawdzę. Może muszę was przesunąć. Okej. Tu wysiejemy podwójnie. Wysadzimy. O, tak. No, zastanawialiśmy się, czy tą marchew brać, czy nie, ale w sumie stwierdziliśmy, ja jem dużo zup,
Rosoły lubię, znaczy rosół lubię. A wiecie, zawsze coś się zja i przyda, tak myślę. Jeszcze trochę. Dobra. Przysypać. Zaraz zajmiemy się pietruszką po drugiej stronie tu, no i zobaczymy co dalej. Szybki update sytuacji, majster się męczy, tutaj robi takie dziwne rzeczy, wykopał dziurę. Męczysz się? Tak, zachodzą procesy myślowe. Jest to bolesne. A ja chwilowo w przerwie od siania szydełkuję. Dzisiaj musiałam spruć całą robótkę, bo okazało się, że jest za duża, także możecie mi pogratulować. Bob budowniczy. Teraz możecie wybrać opcję A. Nie jest sam, B. Wszystko spierniczy. Nie błąd. Stary mówi, że popełnił błąd techniczny, czyli odpowiedź... Taktyczny. Taktyczny A. Czyli odpowiedź A jest prawidłowa, bo budowniczy wszystko spierniczy. Tadam, brawo. Męczarni ciąg dalszy. Nie ma poziomnicy, ale na moje oko jest prosto. Pytałam się przed chwilą, czy to musi, w sensie mówię do niego, że jest krzywo, a on mówi, ale to nie musi być prosto. Skoro zna się lepiej, to jest tak jak jest. Nie mogę na to patrzeć, idę sadzić, idę nasionka wsiewać, znaczy się dalej. To jest tylko do testu, żeby nie było. Kupowałem taką pompę parę lat temu. Miała taką uszczelkę w zestawie. Teraz ma taką, która jest twarda jak kamień i wygląda jak... Nawet nie wiem z czego to jest. A taką sprzedają dodatkowo za 4 dychy. Także... Wszystko zmierza ku lepszemu. Na polu stoi sarna. Tylko wiecie, boję się, że jak podejdę, to ją... Przepłoszę. Widzicie tą kropeczkę? To ona. Kilka kroków bliżej podeszłam do siatki. Ale niestety nasz obiektyw nie ogarnia. Nie mam czasu, żeby go zmieniać. Widzicie ją? Tam jest. Tam. O Jezu, sorry za ten pal. Cina. W ogóle się nie boi. Podniosła głowę, popatrzyła. Tam sąsiedzi coś tłuką. A i Adrian też tutaj. Nie jest cicho właściwie. No, a ona sobie tam siedzi i wcina. No dobra, ja na dzisiaj skończyłam, zrobiłam co miałam. Marchew wysiałam całą, pietruszki ciutkę, bo nie sądzę, żebyśmy ją jakoś tam bardzo w
wykorzystywali. No ale zawsze można zawieźć do rodziców, czy tam do dziadków. No i to jest na tyle dzisiaj z mojej strony. Tam się jeszcze męczymy. Męczymy się, czy się nie męczymy? Jakiś Chińczyk miał zły dzień w fabryce, jak oni składali tą pompę. Czyli męczymy się. Zaraz robimy testy, czy to działa. A potem zalewamy betonem! Dzik. To jest jedyny dzik w okolicy. Aktualny. Pierwsze próby. I to nie działa, czy tak długo trzeba pompować? Chyba uszczelka puszcza, ta piękna. Ja namaczałem tą lepszą przez kilka dni, a tej nie, a jej ona jest twarda jak kamień. A ta lepsza jest za duża i nie pasuje. Upizdu. Jak zaleje, to powinna spuchnąć trochę i się uszczelnić. Kaobine koreko. Mina mówi sama za siebie, robimy zoom. Ej, popatrz się. Co ci jest? Mówię, że twoja mina mówi sama za siebie. Czy jesteś zły? To wyjebanie jest to wszystko. Teraz coś się czuję w sali. O! O! Czesty tam, brawo! To co tak ledwo, ledwo? Dawaj! No teraz mocniej mówię. Ciurka, ciurka. Pierwszy raz w tym roku umyję nogi. Stópki. Ty nie miałeś takie głupoty, jak to nagrywasz? Nie wiem, że mam to nagrywać. Poczekaj, poczekaj. Czy chcesz tak, coś? Już, tak? Tak. Nie wiem, czy to przez tą uszczelkę, co nie do końca tutaj ją uszczelnia. Chociaż stoi woda. Czy coś tu słabo majster wywiercił, ale coś to słabo chodzi. Mało tej wody. Zajebiemy się napełniając tutaj konewkę. Może to się z czasem poprawi, ale nie sądzę. Także to jest studnia na miarę naszych możliwości. Jest mocno średnia, jak wszystko inne. Jak mówiłam, dzieje się dzieje, a zaraz chyba spadnie deszcz. Będzie trzeba uciekać stąd. To jest tak zwany suchy beton. Suchy beton? Tak. Chcę im powiedzieć, że przed chwilą jechała tu taka pani na rowerze starsza i powiedziała: dzień dobry odważnym ludziom. Czy to znaczy, że mamy się bać? Ja się w sumie boję.
Ja myślę, że po prostu nie chciała powiedzieć dzień dobry głupim ludziom, żeby nas nie obrazić i podeszła do tego dyplomatycznie. Mówiłem, że nie trzeba będzie wody. Do zaskoczenia. Mówiłem, czyli że się znam. Prawie równo, a resztę się jutro może przyłapię poziomnicą, bo wiecie jak to jest za bardzo krzywo, to te cztery pręty nie pozwolą tego wypoziomować, ale nie jest chyba za bardzo krzywo, tylko trochę krzywo, więc będzie ok. Bo przez to, że ziemia jest płaska, jak to by było za bardzo krzywo, to woda też by krzywo leciało i by chlapało obok wiaderka, a tego chcemy uniknąć. A ziemia nie jest okrągła? To ci taki głupot nagadał. Ojciec tego wynalazku pojechał po gruz, żeby jeszcze dorzucić. No nie powiem, jestem z niego całkiem dumna, że to ogarnął. Zaraz wam pokażę. Tego jeszcze nie grali. W poszukiwaniu straconego czasu. Co ty tutaj? Patrz, grzyby mamy. Jakie? Nie wiem. Mamy grzyby, żaby i raki. A tu już pokazywałam wam nasz żywopłot. Widzicie go? Tutaj jest. Jest ogromny. Tu pokaż. Tu pokaż. 14 zł za worek betonu. Chyba i tam wszystkich popierdoliło. Zwrócisz się. Każdy wie też, że nic nie wzmacnia betonu tak jak gruz i puste butelki po browarach. Teraz to będzie B40, a nie B20. Tu atomówka pierdolnie, a ta pompa będzie stać. Chyba. To się kameruje dalej? Tak. Już mogę się nie kamerować, ale dobrze. A czemu ten stolik jest taki krzywy? Czy co tego tak postawiłaś? Nie. Skończyliśmy na dziś. Słońce się schowało, chyba będzie padać. Także zbieramy cały... Tam? Cały majdan i jedziemy do domu. Nawet zrobiło się troszkę zimno. Mnie nie jest zimno. Tobie nigdy nie jest. Jak się robi, to nie jest zimno. Ja robiłam, tylko wcześniej skończyłam, więc miałam więcej wolnego. Pompa stoi. Tak, także chcesz coś jeszcze powiedzieć? Tak, jutro albo pojutrze ciąg dalszy. I pamiętajcie, nie po to macie oczy, żeby brać poziomicę z domu, tylko macie rość na oku. Tak, także lajkujcie. Obserwujcie i subskrybujcie. Widzimy się
w następnym odcinku. Jakbym wziął poziomnicę, to i tak bym nie użył pewnie.